Na początku przyszłego tygodnia powinniśmy poznać szczegóły porozumienia programowego zawartego między Kukiz 15 a Prawem i Sprawiedliwością, poinformował Paweł Kukiz. Paweł Kukiz otwarcie mówi, że gotowy jest na transakcję ustawa za ustawę, poparcie za poparcie. Takim sposobem chce przeforsować swoje postulaty. Więc warto jest zapłacić każdą prawie cenę za wprowadzenie, za zmianę ordynacji, za sędziów pokoju wybieranych przez obywateli, za skończenie czyli z korupcją i sitwami wśród środki polityków i tyle. Po prostu. Cel uświęca środki. W pewnym sensie tak. Efektem tego podejścia jest porozumienie programowe, które z partią rządzącą podpisał Paweł Kukiz. W oparciu o ten dokument powstanie zespół, który zajmie się zmianami w prawie wyborczym. Szczegóły porozumienia PiS-u z Kukiz 15 politycy mają przedstawić na początku przyszłego tygodnia na wspólnej konferencji prasowej. Jednym z elementów, na które zgodzi się PiS, jest m.in. forsowana przez lidera Kukiz 15 ustawa antykorupcyjna, która wyklucza na przykład takiego pana Piniora, wykluczyłaby do końca życia z życia publicznego, zabierając mu bierne prawo wyborcze, uniemożliwiając zatrudnienie w spółce Skarbu Państwa czy spółce komunalnej i udział w przetargach publicznych do końca życia. W ustawie antykorupcyjnej zawarty jest także obowiązek rozliczania się partii i publikowania przez nią rejestru umów i wpłat.